Cześć, tu Pudelek Podcast, ja nazywam się Michał, a dziś w studiu razem ze mną redaktorka Dymek. Hejka. I redaktorka Paf. Cześć wszystkim. Porozmawiamy o Jakubie Rzeźniczaku i Magdalenie Stępień oraz o Mai Chyrze, zwanej od kilku dni polską Rihanną. Na deser zastanowimy się, czy dalibyśmy oszustowi z Tindera swipe w prawo czy w lewo. Zaczynamy od chyba najgrubszego tematu ostatnich miesięcy w showbiznesie. Ciężko o tym temacie mówić w jakkolwiek zabawny, luźny, podcastowy sposób, ale postaramy się przybliżyć to, co się wydarzyło między Jakubem Rzeźniczakiem i Magdaleną Stępień, bo dramatem ich rodzinnym żyje cała Polska od kilku dni. Wszystko zaczęło się właściwie wtedy, gdy Magdalena Stępień opublikowała zbiórkę, zrzutkę na swojego chorego synka, Oliwiera, i chciała pozyskać 350 tysięcy złotych na operacje i badania w Izraelu. No i wtedy, słuchajcie, wszyscy zabrali głos. Od celebrytów kategorii A, przez patoinfluencerów, po przeróżnych instagramowych coachy i trenerów. Chyba najbardziej głośny w tym wszystkim był Dziki Trener, tak? Taki mędrzec influencerski, który też jak kolega Stanowski jest po Instytucie Chłopskiego Rozumu, jest doktorem habilitowanym. No i on zarzucił Magdalenie Stępień, że jako osoba zamożna, rzekomo, nie powinna takich rzeczy robić, to w wielkim skrócie. Do jego stories odsyłała też Ma Fashion, co myślę jest zaskoczeniem. No właśnie, i w końcu głos zabrała sama Stępień. Tak, Magda w końcu zabrała głos. Ona w ogóle dość często daje tutaj swoje oświadczenia w tej sprawie i w sumie może to dobrze, ale to już też nie nam oceniać. Odniosła się do słów zarzutów Dzikiego Trenera i tutaj powiedziała między innymi w rozmowie z Pudelkiem, no, że w tak trudnych chwilach te słowa są dla niej szczególnie bolesne. Mówiła, że te wywody jego to już jest publiczny lincz. No i zarzuciła mu, że po prostu mija się z rzeczywistością. Opisała to też w jednym z wywiadów, że utrzymuje się w ostatnich miesiącach z 3000 alimentów od Kuby, że wcale nie dysponuje pokaźnym majątkiem, że nie ma apartamentu, nie ma swojego samochodu. Wszystkie oszczędności jakby poszły teraz na leczenie małego Oliwiera. No i też, że mieszka z Oliwierem u mamy w jednym pokoju, więc tam było dość spore to oświadczenie. Tak, i tutaj myślę, złudne było to, że Magda na Instagramie, mając prawie 200 tysięcy followersów, chwaliła się głównie fajnymi rzeczami, ostatnio wakacjami w Dubaju. I tutaj rodzą się pewnie wśród odbiorców takie wyobrażenia, że ktoś jest super zamożny, bo był na plaży w Dubaju, w jakimś spoko hotelu. No co wcale nie musi oznaczać, że ktoś jest milionerem, bo to jest koszt, nie wiem, 5 może tysięcy złotych. Na pewno za taką kwotę można zorganizować wyjazd do Dubaju, zrobić fajne foty i udawać osobę super zamożną w sieci. No ale pamiętajcie, że to, co widzicie na Instagramie, to nie jest zazwyczaj prawda. Zresztą o tym będzie później trochę więcej. Ale no właśnie, tutaj chyba wszyscy się daliśmy zwieść tym pozorom i przez to ta zbiórka Magdy była tak negatywnie na początku odebrana. Tak, w ogóle, bo te pieniądze bardzo szybko zostały zebrane, tak naprawdę w jeden dzień, i ta kwota, ja już teraz dokładnie nie pamiętam, ile tam było, ta zbiórka była na 350 tysięcy, ale tam ponad 450. Tak, tak, no i jak zostały zebrane te pieniądze, to się zaczęła nagle wielka burza. Głos zabrał w końcu Jakub Rzeźniczak, któremu zarzucano podczas tej zbiórki, że dlaczego on nie wyłoży tych pieniędzy, skoro jest, no on tutaj z pewnością osobą zamożną, wiemy mniej więcej ile zarabia, jest to 11 tysięcy tygodniowo, tak, ale wszystkie te współprace i wszystko to, co zarobił przez lata działania w branży, na pewno jest gdzieś tam odłożone, no, ulokowane. Ulokowane, tak, pewnie gdzieś zainwestowane dobrze. Niedawno też chwalił się pierścionkiem, który wręczył najnowszej partnerce, Paulinie, z tego co pamiętam, tak. W Nowym Jorku. Pierścionek ponoć był wart 50 tysięcy złotych, spora kwota. No i oburzenie. Jest tyle zbiórek, tyle rzeczy powinniśmy wspierać. Dlaczego wspieramy celebrytkę, której partner były, ojciec dziecka, jest super zamożny,
gdy no, on mógłby pokryć te koszta, prawda? Związane z operacją, z badaniami. No i wtedy Jakub Rzeźniczak zabrał głos, i to był ważny głos, u Krzysztofa Stanowskiego w programie Dziennikarskie Zero. Tylko tak naprawdę ja spodziewałam się przed tym, że to będzie rzeczywiście jakaś rozmowa, nie wiem, nagranie wideo Jakuba, a stanął tam Krzysztof Stanowski jak taki, wiecie, ambasador piłkarza na zasadzie ja dzwonię, a ty mów. Mi się to totalnie z takimi szkolnymi czasami skojarzyło. I zaczął parafrazować rozmowę z Kubą, którą przeprowadził dzień wcześniej, broniąc go. Tak naprawdę najpierw zrobił taką otoczkę, przestańcie hejtować, nie wtrącajcie się, nie zaglądajcie do portfela. Wiadomo, że życie na Instagramie zawsze różni się od tego, które jest w rzeczywistości. Ale tak naprawdę trochę kąsał Rzeźniczaka, trochę kąsał Magdalenę i w sumie chyba najbardziej, bo sumą sumarum wszystkie obrony Rzeźniczaka, że udziela się charytatywnie, że jeździ do swojego synka do szpitala, że ma kontakt z lekarzami, że tam dostał jakieś, wiecie, dyplomy 5 lat temu za wsparcie jakiejś zbiórki. I broniąc Kubę stwierdził, no, że no jest kochliwy, tak, no ma problem. Tak, i tam to powtarzanie moje ulubione, on nie jest potworą, on jest tylko wrażliwym chłopakiem. Tak, tak, wrażliwy przez złe baby, bo oczywiście no, clue jest takie całego wywodu Stanowskiego, że to jest wina kobiet, bo one przecież wiedzą, jaki był Kuba, że one tego, wiecie, bad boya nie zmienią. I że teraz, cytując, skamlą, a same pchały się do jeszcze ciepłego łóżka po poprzedniej partnerce. Słuchajcie, ja słysząc to, miałam takie ciary, tak mnie to obrzydziło w jego ustach te słowa, że no nie wiem, co tu można jeszcze dalej skomentować, bo dla mnie to jest naprawdę już, no naprawdę dziennikarskie zero. No to może od razu powiemy, że właśnie w tej też kwestii, głównie w tej, wyjaśniliśmy pana Krzysztofa Stanowskiego i bardzo serdecznie zapraszamy do naszego artykułu redaktor Dollface, którą bardzo tutaj pozdrawiamy. Tak. I tam znajdziecie wyjaśnienia dokładne, co na ten temat sądzimy. Artykuł nazywa się Krzysztof Stanowski, przestań skamleć. Tutaj taka parafraza słów pana Krzysztofa. Ale zauważcie, że Rzeźniczak rozmawiał ze Stanowskim, ale bardziej skupiamy się na tym, co powiedział Stanowski, bo no, Rzeźniczak jest, jakby nie patrzeć, rodzicem w bardzo trudnej sytuacji. Mm. Próbował tam tłumaczyć, że zdaniem lekarzy może nawet bardziej opłaca się, warto leczyć Oliwiera w Polsce. Mm. Trudna sytuacja, bardzo. My nie znamy wszystkich szczegółów. To jest tak naprawdę jeden wielki dramat rodziców i też nie można winić ich za to, że nie zachowują się poprawnie, że padają mocne słowa. To jest, słuchajcie, no, dramat, koszmar. No myślę. Tak, oni w tym momencie... Ja sobie nie potrafię tego wyobrazić, a jednocześnie to wszystko jest rozgrywane na arenie publicznej, co na pewno nie ułatwia rzeczy. Tak, więc... i dokłada takich niepotrzebnych emocji, bo oni się nawzajem nakręcają. No po prostu prawda jest taka, że my tej prawdy nie znamy i jej nie poznamy, bo zawsze będziemy mieli dwie wersje. Ale ja jeszcze chciałabym wrócić do Stanowskiego, bo to też jest ten wątek, że on tam powtarza, dajcie im spokój, oni są w trudnej sytuacji, ale ja mogę nagrać 40 minut rozmowy, bo ja znam prawdę, wiem, co uważa druga strona i tak jest. Wiecie, no to jest mega słabe. Tak, i chcąc w ogóle uciszyć ten wątek ich konfliktu, pootwierał furtki na kolejne wątki, bo on tam zaczął opowiadać po prostu o rzeczach, które no nie widziały jeszcze światła dziennego, a on po prostu zaczął rozbijać ich znajomość, byłych partnerek, obecnych partnerek, na takie wątki, że po prostu, wiecie, przez tydzień media mają tak naprawdę pożywkę z tego, co powiedział Stanowski, chcąc ich uciszyć. Tak, i potem znowu była przecież kolejna burza potem pod jego filmem, potem on się do tego odniósł i tak możemy to, wiecie, tak, i ta spirala może się kręcić. Super wyszło, Krzysiu. Brawo, Krzysiu. Brawo, no, Krzysiu. Krzysztof robi sobie zasięgi i na pewno wie, co robi, bo no, możemy się wyzłośliwiać, ale to jest tutaj wyrachowany gracz medialny. I oczywiście, że te jego słowa o tym, że te, jak to było, wskoczyła do jeszcze ciepłego łóżka. Tak, wskoczyła do jeszcze ciepłego łóżka. No są skandaliczne, skandaliczne, ale no, to jest takie podszyte, mam wrażenie, trochę mizoginią wszystko,
Wszystko od A do Z. No tak, no bo przecież Kuba leżał obok i on się nie ruszał, tylko one wskakiwały do tak, łóżka. Tak, tak, to one wskakiwały, robiły te dzieci. Tak, on leżał, on po prostu tam on leżał. On po prostu ma kłopoty z kobietami i on na pewno był ma tak zwane problemy. Związany do tego łóżka. Żeby trochę może zrównoważyć te obrzydliwe słowa Stanowskiego, zacytujmy Ewę Mingę, która oczywiście jako naczelna publicystka i komentatorka medialnej rzeczywistości tutaj też zabrała głos. I myślę, że to jest bardzo ważny głos, racjonalny. Dyskusje wokół Magdaleny Stępień są nie na miejscu, są tak straszne w sytuacji, kiedy masz śmiertelnie chore dziecko, że tylko kretyni z zaawansowanym stopniem kalectwa emocjonalnego mogą kusić się o negatywne czy dwuznaczne komentarze. I tutaj jest też takie zdanie o tym, co myślę jest clue, że ta medialność jest dla Magdaleny przekleństwem bardziej niż darem. Jeżeli jej dziecko przeżyje, to wtedy będzie jej wdzięczna. Bo rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, Dymek, w jeden dzień właściwie udało się uzbierać 400 tysięcy złotych. Czyli wielki sukces. No wielki. Tam też jeszcze, wiecie, była jeszcze pomoc Ani Lewandowskiej i okej, wierzę w to, że oni gdzieś tam po cichu pomagają różnym osobom, ale tutaj na pewno to dotarcie do nich, tej wiadomości było dużo łatwiejsze i szybsze, nie? Żeby być tutaj uczciwymi, powiedzmy, co odpowiedziała na wywiad rzeźniczaka Magdalena Stępień. Ona tak bardzo lakonicznie w rozmowie z nami stwierdziła, że próbuje zrobić z niej wariatkę, tak jak próbował z poprzedniej partnerki. No i znowu, czy możemy mieć pretensje do kobiety, która jest w takiej sytuacji życiowej, że powie coś kąśliwego, czy po prostu, no nie wiem, chce odreagować, wbijając szpilę swojemu ex? No, myślę, że nie. Ale myślę, że właśnie nie na miejscu jest tutaj ocenianie żadnego z nich. I wyrokowanie. Więc skupiamy się głównie tutaj na krytyce pana Stanowskiego. Myślę, że zasłużonej, bo naprawdę nie chcemy tutaj wyrokować. To jest super ciężka sytuacja i tak jak pewnie zauważyliście w naszych artykułach, mówimy wam, co się dzieje. Cytujemy wypowiedzi jednej, drugiej strony, ale staramy się trochę tutaj nie wychylać ze swoim komentarzem. Tak, i zostawić ten komentarz waszej ocenie. Jakby no, sytuacja jest tak poważna i tak wielowątkowa. Jedna strona, no, jeżeli chodzi o Magdalenę, jest bardzo wylewna. Kuba milczy i tak naprawdę posiłkuje się jedynie swoim ambasadorem Stanowskim, który no, w tej roli sprawdza się no, jak dziennikarskie zero, więc ciężko tu im, że tak powiem, doradzać i oceniać. Trzymamy kciuki za to, żeby wszystko poszło dobrze z Oliwierem. Sytuacja dramatyczna i myślę, że robienie sobie zasięgów na tym w taki właśnie cyniczny sposób, jak pan Stanowski, też jest trochę niefajne. Dlatego raz jeszcze odsyłamy do tekstu: Krzysztofie Stanowski, przestań skamleć. Tam jest po prostu nie króciutko, ale na pewno merytorycznie i w punkt wyjaśnione, co sądzimy o jego zachowaniu. A teraz zróbmy to, co Pudelek lubi i potrafi robić najlepiej. Przenieśmy się na stołeczne ścianki, gdzie różne wyzywające, mniej wyzywające kreacje budzą emocje. Oj, budzą. A największą ostatnio wywołała tutaj burzę kreacja Maji Chyży. No właśnie, Maja Chyży, chyba mogę powiedzieć, w zaawansowanej ciąży, tak? To jest zaawansowana ciąża? Tak, myślę, że sądząc po krągłościach, jest to już zaawansowana ciąża. No i krągości były wystawione na błysk fleszy. I oczywiście obfotografowane najbardziej na tej imprezie. To była premiera filmu kolejnej polskiej komedii romantycznej. O, no i to jest super. Już nie mogę doczekać, aż pójdziemy na premierę i potem zrecenzujemy ten film. Redaktor tak. Tiga. Miłość jest blisko, brzmi super. Miłość jest blisko. Dobra, ale nie od... Nie o tym, ale też polecamy nasz kącik filmowy w podcastach Pudelka. Myślę, że tutaj się trochę przebranżawiamy powoli na takich krytyków filmowych. Trzymajcie kciuki. No ale wracając do Mai Chyży, jej kreacja wywołała burzę w sieci i większość komentarzy niestety była negatywna.
Tak, ja tutaj jeszcze chciałam dodać, że w ogóle ten brzuszek ciążowy, bardzo nie lubię zdrobnień, ale tutaj chyba... Tak, ale w ogóle kocham to wyrażenie, brzuszek ciążowy. Pokazała brzuszek ciążowy. Był pokryty jakimś tam makijażem, wiecie, żeby się ładnie świeciło i ozdobiony kryształkami, więc tam to w ogóle to się działo, nie? Klasa. No to była cała przecież przygotowania, na pudelku są zdjęcia z przygotowań, jak stylistka nie tylko zajmuje się makijażem twarzy, ale również makijażem brzuszka. No ale patrz... Klasa, dziecko też miało full glam na imprezie, żeby było. Dokładnie. No ale dobra, tu tyle przygotowań, no ale tak jak mówiłeś, nie wszystkim niestety ta stylizacja się spodobała. I pod artykułem, w którym pokazywaliśmy właśnie wam zdjęcia Majki, pojawił się między innymi taki komentarz. Dawno nie czułam takich ciar żenady i takiego niesmaku. Jestem matką i uważam ciążę za naprawdę wyjątkowy stan, jednak to wygląda okropnie według mnie. No były też te, wiecie, komentarze już takie typu stylówka porażka, kreacja z piekła rodem. Obciach do kwadratu. No dużo było tej krytyki. No były też oczywiście pozytywne komentarze, wiadomo, typu tutaj to porównanie, do którego chyba musimy wrócić, czyli Rihanna ubrała taki strój, to wszyscy udostępniali. Polka ubrała, to mało apetyczne, nie pasuje. No właśnie i to myślę jest tutaj ciekawy punkt zaczepienia, no bo kilka dni wcześniej dosłownie Rihanna pokazała się na tych fotach w ciąży, wyglądała super, wszyscy przynajmniej na moim Instagramie, w mojej bańce. Tak, wszyscy. Udało się normalnie. Czy wy też to zrobiliście? Nie. No właśnie, ja tutaj chcę zaznaczyć, że mnie newsy o kobietach w ciąży nie szokują, bo dla mnie to jest jakby normalne, że kobieta zachodzi w ciążę, rodzi dziecko. I dokładnie. Tak. Ja bardzo lubię tytuły Michała. Ktoś tam urodziła dziecko. No bo jak bardziej to zaakcentować, no nie wiem. Jakby no co innego mogą urodzić? Fajnie, że pewna część czytelników lubi te newsy i to robimy dla nich, ale no ja przyznam się tutaj szczerze, że ja nie klikam w te rzeczy. Tak, my znamy statement Michała, który uważa, że ludzie się nie powinni już rozmnażać. Na dobra planety, tak? To jest jako Michał, ale dobra, może nie mówmy o tym trochę, bo zostanę skancelowany. Rihanna. Polska, tak. Rihanna. Polska Rihanna. No właśnie, jak zobaczyliśmy te foty Rihanny, no to Instagram oszalał, a tutaj z kolei Polska nasza Rihanna, powiedzmy, Maja Chyży, dostaje tylko krytykę. Tak, dlaczego myślicie? Dlaczego taki rozdźwięk? To może wynikać z tego, że pierwsza zrobiła to Rihanna i u nas jest tak, że jeżeli coś jest już za oceanem, no to że tak powiem, jest wyścig, kto pierwszy to skopiuje. I może po prostu za dużo było tych odsłoniętych brzuszków dla internautów. Maja też troszkę kojarzy mi się z taką atencjuszką bardzo. Ale ona rzeczywiście jest chyba postacią kontrowersyjną, tak można... No, ale wiecie, czy byłyby trzy artykuły o Maji Chyży, gdyby nie ta stylizacja? No nie. Właśnie, tu chcę zaznaczyć, że od kiedy Mają opiekuje się Marcin Wieczorek, nie jest to tajemnica, można to wszystko sprawdzić... pewnie na Instagramach i tak dalej, były menadżer Edyty Górniak, no to Maja naprawdę jest w końcu w tych mediach i wspina się coraz wyżej. Jest to budowane na kontrowersjach, no jak tutaj widzicie, na pewno nie bez przypadku taka kreacja i na pewno wszyscy zainteresowani mieli świadomość, jakie to emocje wywoła, ale wciąż, no są trzy artykuły na pudelku? Są. Więc gratki Marcin, robisz to dobrze. Czekamy na ślub teraz. Czekamy na ślub. Na narodziny. Maja też bez skrupułów, no, tak jak większość celebrytek, handluje teraz swoją prywatnością, z premedytacją, no i po prostu wszystko sobie tam kalkuluje. No ale to team Rihanna czy team Maja Chyży? No team Rihanna mimo wszystko. A nie, ja powiem team Maja Chyży. Na przekór. Patrzę w twoje oczy i... Ja widzę kłamstwo. Słuchajcie, nie klikałem... ani jeden, ani drugi brzuszek, jakby to nie zabrzmiało. Więc jak mam tutaj do wyboru Polkę, która walczy o swoje i wspina się na szczyt i potrzebuje wsparcia, a miliarderkę, która jest już po prostu ustabilizowana na każdej płaszczyźnie życia i ma super hot faceta, to wybieram Polkę, tak. Wybieram Polkę. Ale czy Maja się odniosła do tych wszystkich komentarzy? Bo na pewno wiedziała, że będzie głośno o jej stylizacji. No, oczywiście, że tak. I oczywiście ona jest zadowolona z tego szumu. No wiadomo. A Marcin tam tylko liczy dolary pewnie, jej menadżer. Tak, Maja w rozmowie z Plotkiem przyznała, że liczyła się z różnymi komentarzami.
że kobieta w ciąży, odsłonięty brzuszek, wypada czy nie wypada, no i że oczywiście, że wypada, że żadna z nas nie powinna wstydzić się tak pięknego stanu. No coś w tym jest. Nie, no tak, no jest coś takiego, że ten brzuch ciążowy jest taki troszkę stygmatyzowany, że no dobrze, że jest, ale nie pokazuj go za bardzo. No. To nie tylko tyczy się celebrytek, ale no też Maja właśnie tutaj powiedziała, że jeżeli chodzi, bo też internauci wytknęli tak, że pokazała rozstępy. No jakby, słuchajcie, no, ciało kobiety nie jest, dobrze, że tak powiem, regularne i ma różne mankamenty, które myślę dodają uroku. I Maja powiedziała, że właśnie no ma te rozstępy, jest z nich dumna, że może znikną, może nie znikną. Też się odniosła, że te krągłości w ciąży, o nich mówi również Ewa Farna, mówi Ma Fashion. No i Maja tutaj oczywiście też czuje się też mówi, czuje się w tym kręgu takiej, wiecie, power mamusiek. I mówi, że to dla niej to jest wielka odwaga. Więc no, Maju, brawo. Pewnie pojawi się jeszcze jakaś ścianka z kolejnym brzuszkiem, może teraz jakiś konturing tego brzuszka wejdzie, słuchajcie. Tam. No właśnie, jeszcze make-upy czekają. Dokładnie, może to jest jakaś moda, że tak jak, słuchajcie, celebrytki sobie konturują biust, to może teraz będą sobie konturować ciążowe brzuszki. Na rysunki takie na brzuszku. O tak, są takie, sesje zdjęciowe sobie tam malują jakieś tam. Dawaj więcej, Maja. 22 może jakieś takie też technologiczne rzeczy. Właśnie Ja myślę, że to jest niewykorzystana powierzchnia reklamowa. Mocne, ale słuchajcie, prawdziwe. Tak jak w tym. Jak Fame MMA są obklejeni. Całe ciało jest obrandowane. Okna, oni mają zazwyczaj jakieś drzwi okno i okna. Tak, jakieś tam. Tak, niedługo będą na ścianki przychodzić. Marki budowlane, no tutaj może jakiś, wiecie, jakiś tam gerberek może. Tak, jakieś właśnie, a te marki dużo płacą. W ogóle jakiś super patent wymyśliliśmy. No, biżuteria się otwiera, proszę bardzo, jak Rihanna miała swoje kryształki, tak? Słuchajcie, nie dziękujcie. Albo swoja marka. Nie dziękujcie, 10% dla nas. Założyć firmę. 10% dla nas. No dokładnie, 10% tutaj dla redakcji Pudelka za taki super pomysł biznesowy. Dymek, Michał i Paw, pamiętajcie. Pamiętajcie. Pytanie do was, dziewczyny. Czy wy zdecydowałybyście się na taką kreację, jeżeli byłybyście w ciąży? No jeżeli byłabym, miałabym możliwość pójścia na ściankę, o to chodzi? Tak, czy tak po prostu, tak, nie wiem, na imprezę? No jeżeli moja kariera byłaby na tym poziomie, co kariera moich chyży, to tak. Czyli z desperacją. Tak? To trochę tak pachnie desperacją? Troszkę dla mnie pachnie taką desperacją. No bo... troszkę tak, ale to ja przyznaję szczerze, że jeżeli byłabym na takim etapie, to myślę, że tak. No ale no zobaczcie, jakie efekty. A czy my mówimy... Z nami. Zupełnie nie wbijasz szpili Maju, że... Ale no właśnie chciałam powiedzieć, że nie mówimy nic za bardzo złego. Mówisz przecież o sobie hipotetycznie, tak? Nie o Maji. No, rozumiemy. To tyle ode mnie. Ta stylizacja, no jeżeli chodzi o kolor, o krój. O kolor, no, mówiła. Będę tutaj o różnych jaki aspektach stylizacji. No taki właśnie szaro, niebieski, źle. Ja mam dość ostry kolor włosów, to by nie pasowało. I ja nie pokazałabym chyba takiego brzuszka, będąc mają chyży, no ale to ja, bo ja... To co, byś w namiocie chodziła na ścianki? No. Słuchajcie, są takie piękne stylizacje sukni, które mogą podkreślać brzuszek. Nie pokazując go, nie będę tutaj tablicą reklamową, nie będę na dzieciaku zarabiać. Jeszcze zobaczymy, co powiesz, jak wiesz, jak będzie. Ale nie wiem, nie wiadomo, jak paparazzi zawsze krzyczą, tutaj, lewo, prawo, Maja, brzuch. To by gadali, co, Paw, pokaż brzuch, Paw, a ja się po prostu bobu najadłam i bym myślała, że jestem w ciąży. Ale też zaznaczmy, że ciąża często dla celebrytek, o których jest już bardzo cicho, dla takich upadających karier, jest zbawieniem. I tak już było kilka razy w historii showbizu. Wiem, że pewne osoby decydujące o karierach, menadżerowie, nakłaniają swoich podopiecznych. To nie jest żart, żeby zaszli w ciążę. Nie mówię, że tak było w tym przypadku, ale... Znam tę historię, tutaj nazwiskami sypał nie będę, bo zostanę po prostu zlinczowany zaraz po wyjściu ze studia, ale zaufajcie mi, że no w showbiznesie po prostu chodzi o to, żeby było głośno, a reszta nie ma takiego znaczenia. Skoro o dzieciach mowa, no to dziewczyny, gdybyście szukały przyszłego ojca waszych pociech, polecam taką aplikację Tinder. Nie wiem, czy znacie. Fun fact, znam. I mój narzeczony i ja poznaliśmy się właśnie na Tinderze. O, wow, co za wzruszająca historia. Ja jestem... Jaki ton głosu?
dymek, w ogóle nieoceniający. W ogóle. Czyli da się budować związki. Da się budować. Na Tinderze oparte. Da się budować. Słuchajcie, u nas to był taki bardzo śmieszny przykład, bo on przyjechał, ja wtedy mieszkałam zupełnie w innym mieście, on przyjechał na imprezę, no i się tak, że tak powiem, zmaczowaliśmy. No i następnego dnia, wiecie, wchodzę na Tindera, patrzę, typ 300 kilometrów dalej. Ja mówię, no what the fuck, co jest? No ja mówię, no, że on tam mieszka tutaj w Warszawie. Ale paf, usłyszała, Warszawa. Warszawa. Pakuje walizki. Warszawa, walizki. Żeby nie było, ja już tu wcześniej mieszkałam, więc to jestem słoikiem już długoletnim. Ale powiem wam, że my pisaliśmy ze sobą chyba przez prawie 2 miesiące, zanim się spotkaliśmy. Jak się spotkaliśmy, no to powiem wam, że był ogień. I uważam, było długie pisanie. Było długie podchody. Pisanie, tak, nie było takie. Chciało ci się pisać 2 miesiące z typem? A chciało mi się. Powiem wam, że to w pewnym momencie było tak intrygujące, że wiecie, jakby no, mam jego zdjęcia, wiem mniej więcej co robi, ale się tak wkręciliśmy. Jedyne co się bałam, że jak się zobaczymy na żywo, no to wiecie, będzie taka cisza, nie? Że słuchajcie, odwrotnie, totalnie. W ogóle wychodziliśmy, pamiętam, ostatni z knajpy. No i co? Dzisiaj jesteśmy narzeczeństwem i planujemy ślub. Także są oszuści z Tindera, ale są też przykłady, że na Tinderze naprawdę można znaleźć odpowiedniego partnera. Mam nadzieję, że Netflix weźmie twoją historię na warsztat, tak dla równowagi, no bo ostatni dokument oszust z Tindera odbił się szerokim echem na całym świecie. To jest najchętniej oglądana produkcja dokumentalna w ogóle na platformie Netflix i wszyscy zastanawialiśmy się tutaj w redakcji, czy dalibyśmy mu swipe w prawo czy w lewo, jeszcze nie znając oczywiście całej tej mrożącej krew w żyłach historii oszustw na ponad 10 milionów euro. I teraz tak, może zacznijmy od tego, kim jest pan oszust z Tindera. Obecnie celebryta, międzynarodowa gwiazda. W dokumencie mowa jest o niejakim Simonie Lewiew. Ale pięknie brzmi, Lewiewie. Ja bym dała już prawo. To właśnie chyba jest nazwisko. Etienet. Tak. Oszuście, jak się później okazuje, z Izraela, który podawał się na Tinderze za syna jakiegoś bilionera, który zajmuje się sprzedażą diamentów. Magnata w ogóle, tak, tam było diamentowego. Tak. Wszyscy oglądaliśmy ten dokument, tak. No i właśnie, i tam były historie ofiar, które no, zostały mocno wkręcone, ale to nie był taki zwykły Netflixowy catfish, że dostajesz inną twarz na żywo w knajpie, tak jak ty dostałaś taką samą twarz. Taką samą. I mamy piękne love story. Tutaj był fajny, szarmancki, przystojny gościu, który dużo podróżuje. Wszystko się zgadzało. Na pierwszej randce w ogóle bierze laskę private jetem. Tak, no, tak. Ja bym poleciał na to, co mam mówić. No nie wiem, czy wy byście poleciały. Ja bym nie poleciała. No ja nie, bo ja jednak troszkę bym się bała. Ja bym nie poleciała. Ja bym poleciał. Pewnie popełnił błąd życia, ale myślę, tutaj trochę spoiler alert, że nie pożyczyłbym typowi po miesiącu znajomości 30 tysięcy dolarów, euro, to chyba były euro. No i to tak, no i to tylko był początek, nie? Bo tak. Po miesiącu, że tak powiem, była pierwsza prośba i później zaczął się taki etap tych kolejnych próśb, no 20 tysięcy, 10 tysięcy, kup mi bilet tu, kup mi bilet tam, opłać mi hotel. Ja rozumiem zakochanie i takie oczarowanie, ale z drugiej strony gdzieś się włącza jakaś tam lampka, że halo, że wiecie, to nie są kwoty 10 zł na taksówkę, nie? Tylko już te dziewczyny musiały wziąć kredyt, żeby jakoś jemu też zaimponować, że mu pomogą. Po miesiącu znajomości. No też takiej znajomości, gdzie właśnie wiecie, no one zasmakowały tego życia milionera i też to wygasiło taką czujność, tak, że skoro on je tam zabierał na drugi koniec świata, no to on na pewno to spłaci, tak? No tak. Przecież zaraz będzie miał hajs i zaraz będzie miał hajs, tak. Przelew, ale dla mnie w ogóle niesamowite było to, że ja nie wiem, jak on to robił, że przecież tych lasek było kilka i że on musiał to wszystko sobie rozpisać, co, która, komu, gdzie. Jaka logistyka w ogóle. Tak, że teraz która płaci za którą, no bo to tak wyglądało, nie? No tak, tak, bo tam jedna taka piramida finansowa. Tak. Piramida finansowana i też w ogóle te wątki, że on, wiecie, nagrywał w tym samym miejscu tam kilka tych wiadomości tam do jednej, tak? Tak. I love you, I miss you, no. Do drugiej, oh, hi darling, I love you, I miss you. Totalnie, mogę się z tym utożsamić. No ale padały tam w ogóle. Do wszystkich hookupów z zagranicy.
I miss you, baby. I wish you were here. Kopiuj w klej, kopiuj w klej. No ale tutaj nie było wyłudzania pieniędzy, więc sorry not sorry. Tak, my się emocjonujemy tym dokumentem. Jest naprawdę dobrze zrobiony. Polecamy wszystkim. Tak, no bardzo i... ogląda się z takim normalnie zapartym tchem, takim co dalej, co dalej. I najbardziej mi się też, no spoiler alert, podobała historia tej ostatniej dziewczyny, która w sumie odwróciła kota ogonem i trochę mu utarła nosa tym zabraniem garderoby. Tak, i zaczęła sprzedawać, tak. W ogóle klasa, koszulka Gucci, proszę. Klasa. Też mu się tak mściła. Tak, na Vinted szukałam jej już. No dlatego Dymek ma dzisiaj taką ładną bluzę, może... Tak. Może że... lewiewa. No właśnie. Pachnie Tel Awiwem ta bluza. Kontynuacja tej historii właściwie już jest, no bo tak hitowy dokument doczekał się kontynuacji między innymi w postaci artykułów na Pudelku, gdzie możecie przeczytać, że ochroniarz, ten wielokrotnie pokazywany w filmie, jest Polakiem. Tak. Kocham w ogóle, kocham. Ja kocham takie, ten wątek. Kocham, bo uwielbiam, jak zawsze gdzieś jest taka duża sprawa i on musi być Polak. Tak, musi jakiś być Polak. Są nasi. Ja pamiętam, że właśnie jak oglądałam, no to tam były takie te screeny z tych lotów i tych biletów i patrzę, Warsaw, Amsterdam, mówię, był w Polsce. Był tutaj. Nagle patrzę, Piotr, mówię, nie way. No i słuchajcie, zaczęło się właśnie śledztwo i okazało się, że jest to Piotr K., który był ochroniarzem pana Simona. I no ta historia też ma swój taki wątek, bo z tego... filmu wynikało, że ten ochroniarz w sumie tam był zamieszany w to, bo pojawiały się na przykład nagrania z karetki, gdzie ten ochroniarz był rzekomo pobity. I nagle się okazało, że oszust Tindera oszukał również swojego ochroniarza, że ochroniarz też czeka na zapłatę. Dostaliśmy od jego reprezentantki taki szereg oświadczeń, w których mówi właśnie, że no to on jest ofiarą, jego wizerunek był wykorzystany bez jego zgody, że teraz ma straszny problem, żeby wrócić do pracy i ochraniać mienie ludzi. Więc no przyjaźń, tak jak nam się wydawała, że to są dobre ziomki, bo tam też na zdjęciach na Instagramie widać, że tam wspólne podróże, wspólne drineczki, a to jednak no pan Piotr K. się okazuje, że no jest też taką oszukaną osobą. Tak, i tam też padło w tym oświadczeniu, my dotarliśmy do reprezentantki pana Piotra, że nie mógł wypowiedzieć się na łamach dokumentu, przedstawić swojej wersji wydarzeń, no i pozywa Netflixa na 3 miliony euro. Tak, to jest w ogóle super. Team Piotrek. Polska kontra Netflix. W ogóle. Ale to on pozywa? Nie, to on. On, tak. On, tak. Chyba nie pozywa Netflixa jeszcze. Może to się wydarzy. No bo jakby ekipa Netflixa pytała go kilkukrotnie o komentarz. On nie wygłosił żadnego komentarza, tylko napisał w końcu, po tym jak się burza przetoczyła przez wszystkie media, social media, napisał tak na swoim profilu instagramowym. Dziękuję za ogrom otrzymanego wsparcia. Podzielę się swoją historią w ciągu najbliższych kilku dni, gdy znajdę sposób, aby opowiedzieć wszystko jak najlepiej i z szacunkiem dla siebie oraz osób zainteresowanych. Do tego czasu proszę. Miejcie otwarte umysły i serca. Ale Simon... No i portfelarz się prosi dodać. Ale Simon w ogóle może mieć problem, bo każde jego konto na Twitterze i na Instagramie jest kasowane. No. Ja już w ogóle... dałam follow niestety. Dałaś follow? Ale usunięte i każdy kolejny jest usunięty. Tinder też tam chyba zabrał głos, że będzie sprawdzał i usuwał. Ale nie tylko Tinder, wszystkie znaczące apki randkowe poblokowały Simona, czy jak mu teraz na imię, właśnie ze swoich platform, więc no, gdzie on teraz będzie szukał tych kolejnych partnerek? Na szczęście ma już nową dziewczynę, pisaliśmy nawet o tym. Jest to modelka. Izraelska modelka. I oni normalnie sobie żyją w Izraelu teraz. On się teraz zajmuje doradztwem finansowym i takim ma chłopak doświadczenie. No, akurat logistyka tutaj się zgadza, słuchajcie. Tak, oczywiście i tam z tego, co sprawdzałam, no to też płaci się po prostu za to członkostwo. Nie wiem, co oferuje, jaka jest tam dokładna cena, ale po też tym Instagramie, który tam się ostał, jeszcze nie był zablokowany, no to było widać, że Simon absolutnie nie obniżył swojego poziomu życia. Tam nadal są drogie samochody, dalekie podróże, luksusowe hotele, przejażdżki tym Maybachem ze swoją nową dziewczyną, więc no, kto za to płaci? Nie wiadomo. Nie wiem.
No w końcu on, wiecie, w tym więzieniu spędził ile tam? Zaledwie pół roku, pięć miesięcy. 5 miesięcy no, tylko, tak. No co to jest? A one długi spłacają nadal. Tak. Ostatnio nawet czytałam, że chyba jakaś zbiórka jest. Tak, też. tak, jest zbiórka, żeby pomóc im, bo no te dziewczyny się zadłużyły na no grube sumy, a on sobie, wiecie, hula, tak naprawdę, no... Nie było nigdzie jego nazwiska, jeżeli chodzi o te dokumenty z zaciąganiu kredytu, więc nie ma jak go oskarżyć, bo one z własnej woli po prostu brały te kredyty. Nie było napisane na umowie dla Simona, no tylko wiecie, no... Więc... No właśnie, on jest na tyle cwany, że tutaj właściwie wychodzi suchą stopą z tych wszystkich swoich sytuacji. Tak, bo on nie widniał na żadnych dokumentach, no jedynie tak na tych biletach, że jego dane, ale zawsze płacił ktoś inny, zawsze była to jego jakaś tam dziewczyna z różnych zakątków świata i no nigdy nie on, więc tak naprawdę w świetle prawa on jest... W ogóle, wiecie, no, czysty. Skryty, tak, jest czysty. No właśnie, czy w takim razie powinniśmy dalej korzystać z aplikacji Tinder, czy w ogóle usuwać, wystrzegać się jak ognia i jednak szukać gdzie indziej miłości? No nie demonizowałabym tej aplikacji jako ambasadorka tutaj. Można ile dalej. Ci płacą? Nic nie płacą. Ślub miłość, tak. Tak, no powiem wam, że ja też mam w rodzinie taką sytuację, że moja kuzynka się zmaczowała na Tinderze z bardzo fajnym typem. Są już po ślubie, mają super udane życie w każdym aspekcie, więc no są takie fajne historie, ale uważajcie, nie bierzcie kredytów po miesiącu znajomości na, tam było w końcu chyba 250 tysięcy, ta pierwsza no dziewczyna. Tak, no chyba więc tak. No zawrotna no kwota. Nie wsiadajcie do jakichś private jetów. Na pierwszej randce, na drugiej już może, tak, ale na pierwszej wiecie. Myślę, że połowa polskich influencerek instagramowych by tutaj miała inne zdanie. Znowu, nie sypmy nazwiskami, ale wiemy, o kim mówimy. Tak, ale jak już jest taki jakiś zamożny typ, który chce się szarpnąć na drugą randkę, no to korzystajcie, nie, no, ale nie dajcie się wykiwać. Tak, bądźcie czujne, czujni, jak są jakieś takie sygnały, no to zawsze niech ta lampka czerwona się gdzieś tam zapala. Sprawdzajcie KRS. Sprawdzajcie KRS, tak. Dzwońcie, tam jeszcze było, tam jedna z dziewczyn w końcu skontaktowała się chyba z Amexem, tak? Z tą tak. No, i tam już doradcy wiedzieli, co to za typ, pokazali sobie zdjęcie jakby, okej, to on, mamy go, znowu. Więc tak, jakby zróbcie dobry research, nie tylko pobieżny na Instagramie. Tak. Justyna Gradek też tak miała, jak się związała jeszcze wtedy z tym swoim... Justyna Gradek, och, moja... dawno nie było. Moja ulubiona showbizowa postać, więc muszę tutaj... No dawaj, historię. No, masz 5 minut na nią. Tak, dziękuję. I ona powiedziała, że właśnie nie miała pojęcia o tym, że jej kochanek to był rumuński miliarder, czy tam multimilioner, na pewno nie zwykły milioner, bez przesady. Wiemy, jakie ma wymagania Justyna Gradek. On właśnie też był oskarżony o przemoc wobec swojej byłej partnerki. No i biedna Justynka nie zresearchowała tego tematu i dopiero później po rozmowie z nami... No my to musieliśmy zrobić. My musieliśmy za nią. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego robić. No staramy się. Weryfikujcie swoje romanse, bo tak. My nie mamy tylu rąk do pracy. Nie będziemy ambasadorem waszych amorów, naprawdę. No właśnie, jeżeli byście chcieli dowiedzieć się więcej o tej no, bardzo ciekawej historii oszusta z Tindera, no to zapraszamy na Pudelkę, ale też jest bardzo ciekawy podcast Making of a Swindler, tak? Chyba tak to leciało. Ja na Spotify wczoraj przesłuchałem 2 odcinków i tam jest jeszcze więcej szczegółów, jeszcze więcej historii, które też później czasami przepisujemy, referujemy wam na Pudelku, więc no... Trochę chyba po cichu, ja przynajmniej, liczymy na kontynuację i na kolejne fakty z życia bardzo intrygującego pana Simona. No i przede wszystkim na to, żeby on w końcu przedstawił swoją wersję. No i jeszcze Piotrek niech coś dopowie do tego. Żebyśmy tak. Nie zapomnieli o nim. A no właśnie, no, żeby też tam... Piotrek wygra 3 miliony, tak? W sądzie. To sobie w końcu swojego private jeta kupi, nie będzie tak. Musiał się wozić cudzymi. No dobrze, no to życzymy wam dobrej zabawy w ten weekend na Tinderze. Bawcie się bezpiecznie, ostrożnie. Pamiętajcie o, tak, zwłaszcza, o tym, że gasują tam oszuści. Walentynki, więc wiecie, może ten weekend będzie intensywny. Bezpieczeństwo to podstawa. Poniedziałek walentynki, więc myślę, że Tinder tam będzie rozgrany. O, Tinder będzie po prostu rozchwytywany i będzie swajpowany na lewo i prawo. Oby bardziej na prawo. No, na prawo, no. My wam bardzo dziękujemy i słyszymy się za tydzień. Pa, pa. Cześć, pa, pa.